Najważniejsze było trochę zaadaptować się do tych warunków, które są, bo no, mieliśmy parę treningów, ale to jest co innego na boisku 9x9 niż na 8x8. Dużo zmian, aż w końcu znaleźliśmy jakieś takie ustawienie, które pozwoliło nam ten mecz wygrać. Rzeczywiście chyba fajne spotkanie, jak na tę godzinę dla kibiców, którzy o tej godzinie mogli oglądać, to myślę, że kawałek fajnego widowiska. Tak, no to jest zupełnie co innego, to jest w ogóle nowa, inna dyscyplina niż halowa, niż zwykła plażowa. I wydaje mi się, żeby to naprawdę jakoś tak fajnie funkcjonowało, to trzeba by było trenować z pół roku w takich warunkach, żeby grać to, co się chce, a tak to jest jakieś tam proste rozwiązania i walka trochę z samym sobą i ta drużyna, która robi mniej błędów, wygrywa, i tak było dzisiaj. 23 w siatkówce, 16 w plus lidze, ale tak jak gdzieś tam napisałem u siebie na Instagramie, dalej mi to sprawia frajdę i dopóki nie przestanie i będę miał zdrowie, to jeszcze bym chciał się trochę i potarzać w piachu i na parkiecie. Szczerze powiedziawszy, dla mnie to było całkowicie nowe doświadczenie, bo jestem tutaj pierwszy raz i podbudowany pierwszym setem, bo zaczęliśmy fajnie, w miarę kontrolowaliśmy grę i próbując uniknąć przestoju, doprowadziliśmy tego seta do końca. No ale w późniejszym etapie już było widać, że po prostu, że drużyna z Warszawy gdzieś więcej chyba czasu spędziła na plaży niż my. I wydaje mi się, że to było kluczowe, bo pomimo tego, że zasady są halowe w jakimś stopniu, to jednak gra się na piachu i tego się nie oszuka. I wydaje mi się, że to było kluczowe w tym meczu i to zdecydowało o finalnym zwycięstwie Warszawy, z czego im bardzo gratulujemy, a my będziemy walczyć dalej. Na pewno coś innego i trzeba tutaj chylić czoła organizatorom, bo wygląda naprawdę profesjonalnie. Jest to fajna sposobność, by spotkać się z osobami, których potem będziemy widzieć na hali. Zobaczyć mniej więcej, kto w jakim składzie, w jakim zdrowiu jest na chwilę obecną, ale no nie oszukujmy się, dla nas kluczowe jest to, by w zdrowiu przepracować okres przygotowawczy, przygotować się do sezonu halowego i na tym się na pewno skupiamy, a tak jak wspomniałem, miła odskocznia i naprawdę bardzo przyjemna organizacja. Zdecydowanie zwycięstwo cieszy, bo no, przyjechaliśmy tutaj w takim składzie, który celuje, żeby dotrwać do niedzieli, więc chcemy się tutaj dobrze zaprezentować, chcemy wypocić troszkę jeszcze kilogramów z wakacji, a taka pogoda na pewno pozwoli nam to osiągnąć. Także pierwsze dwa cele osiągnięte. I oby tak dalej. Każdy, myślę, że trenował indywidualnie wakacje, bo siatkówka plażowa, myślę, że jest formą spędzenia wolnego czasu dla każdego z siatkarzy, więc robiliśmy to samodzielnie i robiliśmy to przez półtorej tygodnia razem już w grupie, więc widać przeróżne kombinacje, jakie wprowadzamy, że nie są to zagrania przypadkowe, tylko wytrenowane. Nie ukrywam, że jest to zupełnie inna dyscyplina. Ten metr na długość i szerokość, jeśli chodzi o boisko, robi ogromną różnicę. I rzeczywiście jest to chyba troszkę trudniejsze. Nie wiem, musimy się do tego przyzwyczaić. Myślę, że z kolejną edycją będzie coraz łatwiej, ale na razie widać, że jest sporo niedociągnięć, jeśli chodzi o naszą grę, jeśli spojrzeć globalnie. Ale myślę, że wygląda to nieźle. I jedna ważna rzecz, którą trzeba dodać, krakowski piasek jest bardzo ciężki do skakania. Na pewno cieszymy się, że wygraliśmy to pierwsze spotkanie. To daje nam szansę zostać na dłużej w turnieju i dłużej pograć na piachu. Mimo wszystko też cieszymy się z tych trzech setów, bo tak naprawdę dzisiaj był tylko zaplanowany jeden mecz dla nas, więc mieliśmy troszkę więcej czasu, żeby potrenować i zgrać się. Zobaczymy, co będzie dalej. Myślę, że z roku na rok zespoły znajdują to coraz ciekawsze sposoby na rozwiązywanie różnych sytuacji, więc wygląda to fajnie i myślę, że co niektóre akcje są widowiskowe, aczkolwiek dość męczące. Pod względem integracji i też przeżycia niektórych sytuacji boiskowych, poznania reakcji chłopaków, na pewno to się przyda na przyszłość, ale tak naprawdę na pierwszym miejscu jest dobra zabawa. Uważam, że zagraliśmy bardzo fajne spotkanie. Myślę, że zostawiliśmy dużo serca na boisku, także no, mam duży szacunek do chłopaków, bo walczyli na maksa, także no, super, tak to powinno wyglądać. Natomiast no, Ślepsk okazał się zespołem lepszym, także gratulacje. Tak jak wspominałem ostatnio, my to traktujemy jako etap przygotowań i to, co powiedziałem przed
chwilą zagraliśmy naprawdę na fajnym poziomie, także powtórzę, duży szacunek dla chłopak. Oczywiście jutro jesteśmy gotowi na 100% na walkę, czekamy na przeciwnika.